Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, jest ze mną Dori. I mam lizaka i mam kawę drugą dzisiaj. A ja mam faceta z kosmosu z dmuchawcem. Dmuchawcem, który jest trochę szarpnięty, ale patrzcie na to, to normalnie tron, brakuje jej tylko takiego kółka na plecach. O, teraz ma dmuchawca na plecach. I te okulary. Okulary też mam, ale nie noszę, bo mi zmieniają kształt nosa i nie mam takiego fajnego kulfona. Ale na Dori to wygląda ekstraśnie. Hihi. Jaj! To co, kończymy odcinek, nie? Zabijamy się do questu! Nie, bo ostatnio ktoś w komentarzu rzucił, że za wolno ten, levelujemy, to chciałem ten. Yeah. My tutaj jesteśmy na wycieczce, a nie levelować. Co to jest? Co? Gdzie? Dukar. To taka kura jakaś, taka dziwna. Ale... nie lot, patrząc po wielkości skrzydeł, nie lot. Niu? Możesz takiego peta mieć, wiesz? Możesz sobie kupić taką kurę. Będzie dobra na rosół? No, robili z niej, robią z niej jakieś zupy, mi się wydaje. Szczególnie te to małe... To chyba jadalno. Tak, szugosy, czy jak one się nazywają, one mają tendencję do robienia jakichś potraw co chwilę z czegoś. Tutaj mamy znowu sprigusiów do zabijania, widzę. Skorpione. Nie wiem, co to jest, ale... Znowu coś ciągniesz za sobą, czy nie? Nie, po prostu łażą tutaj skorpionopodobne, a że mi raz w życiu skorpion udziałał, a czy nie raz, inaczej, jeden mnie udziałał w życiu, ale wielokrotnie. Tak? Okej, mam z questa jakiś plan do podniesienia. Masz plan do podniesienia? Dobra. Czekaj. Bo ty jesteś tego tamtego, ty jesteś, no, liderem grupy. Czemu jestem liderem grupy? Bo mnie wylogowało i tego tamtego, no. Nie no, ja jestem, co ty? Nie. Dobra. Nie, bo trzeba dystrybucję zmienić. O. No, tutaj też coś wypadło. Wypadają jakieś rzeczy z nich, także spoko, każdy bierze. No i wracając do skorpiona, mam uraz, bo to jest, wiesz, takie paskudztwo trochę, nie? Bo byłem sobie we Włoszech nad morzem, a tam jest na tyle ciepło, że już mają. Co prawda takie niegroźne dla ludzi, ale mają. Nam wlazł do namiotu, a ja byłem jedyny śpiący na podłodze. Mnie podziabał po plecach. Dwie czy trzy noce z rzędu, parę razy. Oj. I myślałem, że mnie jakaś osa pogryzła czy coś, bo miałem takie bąble, jakby faktycznie osa na plecach. Bolące, nie takie nieprzyjemne bardzo. No i wszystko było spoko, dopóki nie zobaczyłem, co mnie podziabało, jak składaliśmy namiot. Jak zobaczyłem, to było traumatyczne, bo widzisz takie bydle z tymi, jak to się nazywa, takimi, no... Zamiast łapek mają takie szczypce, tak? No. To nazwać? I tym ogonem takim. Tak, i macha, i się, wiesz, nastawia cały czas bojowo. O, ile tego ja tutaj mam? Ja mam już 5 na 6. Ja też. What? I mam 6. Nie. A, są duplikaty i ten, dwa różne, tak? Tak. Sześć na sześć, jeszcze duplikaty, o czekaj, tam jakiś jeden leży, z tyłu. A już mam nadwyżkę. A, dostał z kwiata. Jakieś tam Blizzard Paul drony, nie wiem co to. Zapewne nie jadalne. Recepta. Recepta na ramy.
No ostatnio wkładałem więcej RAM do kompa. Jestem w temacie. Ja mam chyba wszystkie. Tak. Tak. Tak, 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 tak. Dobra. Teraz tak. Tu mamy jeszcze iść do Vespinów. Chodź do Vespinów. O, czekaj, jaki ze mnie chanter. Nie włączyłam żadnych mantr. Uaha. Muszę zużywać te buteleczki z healem, bo ogarniałem to przed nagraniem. I mam takie, których nie mogę sprzedać. Mam ich 146 i dodają mi po 127 hapsów, nie? To muszę tego regularnie trochę zużywać, bo to w sumie jest średnio przydatne na moim levelu już chyba. 127 hapsów co 2 sekundy przez 20 sekund. Czyli 1270... Nie no, to jeszcze nie najgorzej. Co za sobą wleczesz, co? No nic. Coś Wolfeła złapała. Chciał se dmuchnąć kwiatka. O tak, to wegetarianin. Nie kwiatki. Ale on lubi dobrze ten, dobrze zmielone kwiatki, więc od razu zajączkiem łapie. Żeby mu je przegryzł. Tylko waspy. Oj! Nie rozróżniam. Okej. Wespiny nie. Wespiny, okej. To nie. To... A też ci kryształy lecą, prawda? Wespin krystal, tak. Wąpliwie. Okej, to 3 na 5, to nie najgorzej. Co to się psy plątało mnie tutaj? Nie wiem, ale jest brzydkie. Te nóżki ohydne. Gdzie są waspy? Jest waspy, waspy. O, jest. Nie! What? Nie, nic, nic, nic. Jeden strzał jak zwykle, ostatni. O-o, telefona mi dzwoni. Spoko, spoko. Odbieraj jakby co. Ja w swojej wyłączyłem dźwięk na wszelki wielki. To ja w tym momencie ogarnę sobie tutaj ten. Coś miałem ogarnąć. Co ja miałem ogarnąć? Coś trzeba ogarnąć. Aha, żeby scrolle użyć, ale to jak będziemy ruszać. Jakiś jeden i jakiś drugi. 3%, 9%, 9%, 30 minut, ok. No, no to 3 scrolle te jak najbardziej. Aha, to są latania. 35 minut. 35 minut. Czemu te scrolle nie są? Dobra. Tu 4, dobra, to tego użyjemy. Nie wiem, co to są te antyszoki i cała reszta, więc to może też się sprzeda. Dobra. Skoro i tak tu jesteśmy, równie dobrze mogę ekspić. Przepraszający, już jestem. Spoko, spoko. Mówiłem cały czas, żeby nie dać poznać, że nas nie ma. Właśnie się zdradziłem. Dammit! Dobra, tu już nic. Wracamy, 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 wracamy. Chodź se skoczymy na dół tutaj. O, tak. Okay. Geronimo! O krap!
Tu mnie jakieś prądy powietrzne zgarnęły. Jak z tego uciec? Nie wiem. Złóż skrzydła i potem rozłóż jeszcze raz, nie wiem. Spadnij trochę na dół. Okay. Się nie zabij. Gdzie jesteś? Okej, okay, to. Masz questa od tego Mirmaka tutaj może? Pressing letum, czy coś takiego? Nie, nie, nie mam nic. Jakiś skill makes the leader. Tylko gadanie, ale nie mam questa. Okej, okay, lecz pewnie wziąłeś już to. Wielce prawdopodobne. Jaki tam miał być quest, o jakiej nazwie? Impressing letum. Okej, okay, nic takiego nie widzę, ale... Okej. Okay. Kurczaki. Okej. Okay. Brasz ten kolejny? A nie, to jest gatry jakiś. Nie. Asmodia? Co? Kto? Gdzie? Ta tutaj. Że Asmodia. No tak. No, no my jesteśmy Asmodianami, no. No tak, ale wygląda jak ten. Elios. Boże, się mylę. No taki jakiś ma jasny ten kolor skóry, nie wiem czemu. Bardzo różowy, bo tamci są też jaśni, ale tacy bladzi przynajmniej. Ale nie, jak... no dobra, to jest ten Asmodian. Ale tak jakbym zobaczył, to bym stawiał, że to Elios jest. Znaleźliśmy szpiega! A to by było spoko, jakby byli poukrywani szpiedzy ten. No w niektórych momentach są. Co ten Szugos tu ma? Black Cloud Merchant. A, no właśnie. Grup, nie chcemy grup. Dobra, tutaj masz do roboty Winged i Beyoncé. Tak. Skrzydlate Beyoncé. Skrzydla to uche. Jest. Dobra, bij tutaj, tam jak znajdziesz, a ja znowu muszę na sekundkę, bo mnie teraz dziecko woła. Dobra! To ja biję jak znajdę. Sorry, ale takie życie. No co poradzisz? Nic nie poradzisz, jak coś nie poradzisz. Serio? Ale fajne. Ej, czadersko to wygląda. So awesome. Nie wiem co to było, ale wyglądało bosko. Tak, Wizu się podnieca, że został zamieniony w kamień. Ale nie, wyglądał naprawdę czadersko. No, zepsułem. Hasz papy. Z tej strony może coś. Nie chcę za daleko odłazić, żeby Dori też zaliczało, ale to będzie trudne. Znowu mogę się przynajmniej przyjrzeć, jak to wygląda. Fajny motyw.
chainów chyba nie mogę nosić. Tak mi się zdaje. Dropu sadzą. Teraz klaw z potęgi. Wow. Będę miał z czego poduszkę uszyć. Skolpeni. To jednak nie. Imposing Hestlish. Ja. Tamte mają Magic Boosta, a mi Magic Boost jest potrzebny, więc dobra. Ty jesteś brzydki? Będzie atakował awczących playerów, no. Dobra. Odbiegniemy trochę, poszukać. I czy ten będzie ostatni? Jest! Znowu te paskudne kleszcze. Żyjesz tam? Tak, tak. Spoko, spoko. Ja już zebrałem rogi. To jeszcze tobie musimy złapać. W tą stronę biegnę. W tą stronę biegnę oczywiście. Jak pobiegniesz w moją stronę, to tu ich jest więcej. Znaczy, okay. Bo tam jest spawn jednego, a tu są co najmniej dwa albo trzy z tego, że przeżył jeden, że... Jeszcze biegnąc, kuźwa, weszłam w wodę skarpetką, musiałam zmienić te skarpetki. O, cieszę się, że nie nadepnęłaś na klocka Lego. Nie wiem, gdzie ty. Nie wiem. A ty na tą górkę wbiegłaś, tak? Nie, na dole jestem. Biję tutaj. Jeszcze jeden mrok mi potrzebny.
Dobra, mam. Spoko. Ja oczywiście wlazłem w moba, więc... Dobra. To teraz mamy co? Mamy jeszcze po drodze Vigar Warrior. Okej. Okay. Tak. To chodźmy po... tutaj, w tą stronę. Są te Virago coś tam? Hunter... Virago. No widzisz, ja nie umiem czytać, no nie wiem czemu przekręcam te literki, naprawdę. A jak powiedziałaś, bo... nie usłyszałem nawet. Nie, dobrze idziemy, źle idziemy? Źle. Okej. Okay. Goni cię coś! Goni! Nie wiem, ja zawsze to czytałam Vigaro, nie wiem czemu. Figaro. No właśnie, bo mi się z tym pewnie kojarzy, dlatego. No nie mają tutaj te nazwy takie, że się można pochlastać czasami. Ale i tak w angielskiej wersji to przynajmniej ma ręce i nogi. Właśnie dostałem poinformowanie, że grałem przez 1 godzinę, proszę sobie zrobić przerwę. Gdzie nas przez większość tego czasu nie było przy kompie. Znaczy, nie. Nope. Odpaliłem grę, dopiłem kawę gadając, poszedłem zrobić ten. Ale tego w nowszych gierkach już nie robią tego poinformowania. Tak? Kiedyś takie prawo było, że musieli ten. I to się chyba zmieniło. Przynajmniej w Europie. Co? Halabana Hot Springs. Tutaj. Fira mi dał. Co za łoś. A, czyli mam po prostu kill them all. Okej, ten nie, ale tu ten jest. Te bardziej drzewo. Kolorowe takie ono. Dobra, chodź tu do nas. Te niebieskie pióra, co mają, a nie zielone. Drugi, dobra, to ja biorę tego drugiego. Tam. Czy wiesz, oni są dla mnie pomarańczowi, więc ten no. I tam. Co ja chciałem? Chciałem po czymś zacząć jechać. Zgubiłem wątek. Może to dobrze. Uwaga! Nie! 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 Najgłupsze co można zrobić. Kajtując jednego moba, wleź w drugiego moba. Lata praktyki, proszę państwa, lata praktyki. To jest skill. I jeszcze jeden. Ja się nie odzywam. A, masz zmuchawca w głowę. Trochę go przedmuchałaś. Pewnie wszyscy będą mieć teraz skojarzenia z tym dmuchawcem, no. Nieee! Yeah. Czekaj, trzeba wymyślić jeszcze ten, jeszcze jakieś słucharki na ten temat. Wolni mu z kwiata! Nie no, dobra. Dmuchnij Warriora. Ale będą komentarze teraz. No i będą później mówili, że masz z jednej strony takiego, tego kwiata otrzepniętego. Aha, taki był plan. A ja go przytrzymam, żebyś mogła dowiedzieć, żeby się do mnie nie zbliżył. Nie! Nie! Skorpiony! Skorpiony widzu! Nie, na szczęście nie mam hardkorowego jakiegoś tego urazu, ale i tak. Tutaj jest za domkiem, za tym czymś tutaj, o. To,
kumpel, który hodował tarantulę, jak przyniósł raz w plastikowym opakowaniu do szkoły i wkręcał ludzi, że mu spieprzyła, albo mu naprawdę spieprzyła. Czujesz, jakim trzeba być geniuszem? Żeby przynieść do szkoły pająka jadowitego? Nieźle, nieźle. Nie! Lubią cię te skorpiony. Ale ty byłaś bliżej! Ty byłaś przecież bliżej tego bydla. Ty nastąpiłeś mu na ogon, no. O, czekaj, gniazdo uwili. Aha, tutaj już są te topoliny. No, gdzie jeszcze są te głupie... Warriore! Figaro, 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 Figaro. Kryją się. O, tam. Na dole jeszcze coś, no. Tam właśnie, tam, tadam, tam. Bzz! Ale ja nie lubię biegać, no! Kurde. Dlatego go przywiązałem na początku, żeby czekał. Czekaj, może tu jeszcze, no. Tak, nie, tak, nie, nie. Może. O, zeszpawił się ten pierwszy. Tak. Co nas chamsko sfirał. Aha. I gotowe. Ja jeszcze jednego potrzebuję. Jeden gdzieś umknął. No widzisz? Tu w drzewie za chwilę powinien tak? być. Jak to tak? No też nie wiem. Jak to tak, to jest we drzewie. Jest. Drzeworyt, chodź tu. Żeś ty! Dobra, teraz do tych takich typ topolidów, tupolidów, nie wiem, jakoś takoś. Okej. Okay. Biegnę za tobą, mniej lub bardziej. Znaczy no, staram się nie wbiegać we wrogów, co aha. jest chyba warte docenienia. Tak jest. Skrul. A ty jesteś tam i na dół biegniesz, okej, okay, to... Nie! Zobacz, jakie te śmieszne są zwierzaki. Te takie krowożółwie? No! Co to jest? Nie wiem, co to jest. Wow! Śmieszne. Ale im przyciąga. Ale fajowe są. Tak ładnie. Nie tego, nie tego. Scoop tail tylko. Tego? Aha. Jestem z powrotem, Dori jest z powrotem i będzie jakiś problem będzie, bo mi się skończyło miejsce na dysku i nagrywanie mniej więcej w tym samym momencie. Nie wiem co pierwsze, więc... Patrz teraz tutaj, o patrz, jak se tutaj kurde wypoczywają gorące źródła, te sprawy myją się, patrz, widzisz na dole? No. Ci lefariści to jest ta sekta taka, czy... No, te zbóje takie niby, nie? Ua! Nie ten przycisk. Nie, wpierdziel im się tam do tych gorących tych, bo cię ten... bo się rozzłoszczą. Znowu to zrobiłem. Nie było tego. Czy my tego mamy na ilość wybić? Czy, tak. czy jakiś drop jest, bo nie zwróciłem uwagi jeszcze? 3 na 10 mamy. 4. Okej. Okay. Teraz znajdę ten quest na liście questów. Impressing Letum to jest właśnie to. Ty, ja tego nie mam. Nie wyszło. Jak możesz nie mieć, no. A teraz? You can only receive this quest when your level is 36 or above.
Dobra, to dokończmy ci tu questa. Znaczy, ty jesteś za mały levelo. No, o jeden. No, o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek. Demet. Ubijamy ich? Nie ubijamy ich? Staramy się przeskoczyć. Szukamy tych tupolidów. Gdzie one jeszcze są? O. Tam jest strona tupolidów. A nie. Skupy, tak? W ogóle skup po angielsku to tak, też jest. Skupy, no. Gałka lodów. Aha. O, widzę jednego. Jej! No tu se mają takie kurde wypoczynkowe te. To oni tu mają lepiej niż nasza frakcja. Hot Springsy, no. Mgiełki, nie mgiełki. Wiesz, jeszcze wsypać do tego jakieś sole trzeźwiące czy coś. Znaczy dobra, trzeźwiące może nie najlepszy pomysł. Wyciągać go? Tak. Nie wsiadł no. Nie generujesz wystarczająco dużo agro. Tyś go więcej bił, dlatego. A, oj tak. Jeszcze dwa. Tu są. O, tam u góry, u góry, u góry, u góry. A i ta? Tu są dwa. Dobra. A, dobrze. A, to i tu są. Dobrze, dobrze, dobrze. A miałem używać tego... Już mam 5 na 10 tych użyć tego skilla. Za DP. Wood. Okej. Okay. No to to. A co to jest link restyczny? Mam tam jakiś old notebook do złapania. Czemu te krystycze pokazuje tam? Nie wiadomo. Spoko, dobra. Combat Sanirek. Wow, wow, uwaga, 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 bodyguard pod nosem. Uwaga! Okay. Nie! Marny ten bodyguard. Myślę, że możemy się cofnąć do wioski, oddać co tam mamy do oddania i zobaczymy co dalej. A tu nie jest blisko do tego notebooka? Bo tu jest ten old notebook Pagmikins Report. Pagmikins Report. Jakoś tak. Nie wiem co to. Czekaj. Na prawo od nas, jakby... Lekko na prawo od końca tego. To z góry wygląda jak wiatrak, ale to są chyba te. Aha, ta roślina taka dziwna nad nami. Tylko nie wiem, czy to tędy się będzie szło, czy trzeba jakoś naokoło. Naokoło trzeba. Czekaj, bo tutaj jeszcze coś jest. Tylko nie wiem, co. Nie miałam zaznaczone. Old father. Love for father. Aha, water musimy wziąć. Dobra, to musimy z tego springa water wziąć. A to też na twoim levelu pewnie? Tego questa nie masz? The love of a father? Father? Nie, on powinien być Monachem, tak? Nie masz. No to ja muszę. Coś to będziemy robić potem jeszcze w takim razie, tylko... Jak mam tą wodę wziąć? Do czego? Aha, do tego chyba. Okej. Okay. Jest. Okej, okay, to mówisz, że ten report. No to chodźmy. Tu wszędzie są telefarysty. Tu kiedyś była kampania.
też właśnie z tymi lefarystami i tymi rzeczami wszystkimi. Nie wiem, czy dalej jest. Zobaczmy ogólnie. Nie. Nie, teraz nie ma kampanii na ten temat. Kiedyś była tutaj właśnie, że trzeba było tutaj iść właśnie do tych lebarystów, do tej cytadeli, gdzie tutaj jest z nich wszystkich i był właśnie uwięziony tam ten Pagimkin. Znaczy on już był martwy właściwie, ale się go tam znajdywało i nas tam też łapali i potem się wydostawaliśmy i tam różne takie. O, czerwoni już, ponad mój level, znaczy się. No, dla mnie są pomarańczowi, no. Lefarest Citadel. Trzeba ekstra uważać, bo one są takie troszkę mocniejsze niż zwykłe mobki, nie? Okej, 38, no to faktycznie. Może mi jednym hitem nie zrobi z łysiny jesień średniowiecza, ale dwoma już tak. Niektóre są też podwójne, tutaj jeszcze wyższy level. No nie wiem, może później wrócimy, tak? Czy nie? Nie, na spoko znajdziemy tam jakoś, tylko się na boki nie ten, bo tutaj są w hajdzie takie podwójne po bokach, idź prosto za mną. A, dobra, skończył się wróg. A, z autoataku go praktycznie. Okej, okay, nie jest tak tragicznie źle, jak myślałem, że będzie. No nie, to nie są jakieś takie niewiniakie. No ale zawsze jest trochę ciężej niż wcześniej. To ma być tutaj? Tak, tutaj mam wszystko. Sekundę. Nie zejdą te głupoty, co mi wrzucili. No i jest. Lezy. Tego buka trzeba wziąć. Notebook! Yeah! Invalid target. Why? Aha, jest tylko. Dobra. Mamy, tak? Mamy. Wychodzimy. A. Oj! Tym razem ty zaciągasz! Nie są obrzydliwymi skorpionami, to nie muszą za mną gonić, tak? To na tej zasadzie to działa, tak? Dokładnie? Tak. Dobra. To, żeby szybciej było, to dawaj z mapki i lecimy do Alice X z powrotem. Okej. Okay. Mówisz, że lecą na twojego tego dmuchawca, tak? Przerwało ci. Czemu przerwało? Bo chyba złożyłeś broń. No bez przesady. No. Za tak chwilę... właśnie jest, że jak masz złożyć broń, jak złoży ci broń i postać sama, to ci przerywa tego. Teleporty jak masz w tym czasie. No dobry trik, wystarczy wiedzieć, żeby złożyć broń przed. No. A czasem się zapominał, chcesz szybko i to. No. Chyba oddajemy. Tutaj mamy coś nie. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery kratki jeszcze do levelu. Ha! Ty potrzebujesz jaki typ itemów? To ja już. jaki? Chainy.
chainy, bo mam jakiś chain. Czekaj moment. Takie cusie pewnie masz znacznie lepsze, ale pingam po dropu. Nie, no co ty. Wiesz, to sprzedaj. Dobra, gdzie kolejne quest? Ja mam takie, o, patrz. Okej, okay, nie no, no spoko. Demet! Takie ładne białe mi dropnęły. No, ty też zrobisz level, musisz się przebrać w takie cuda złote. No. Okej, co tu jest tego, tamtego, ta co ma? Zima. Spaja ma, nie? Gdzie jeszcze coś było do oddania? Manastony też sprzedawać i się nie przejmować, tak? No, wszystkie oprócz Magic Boostów możesz sprzedawać. Accuracy? No to okej. Okay. Accuracy, czy jak to się czyta? No. Jakoś takoś. Sel! To już dbam o to, żeby mieć relatywny porządek tutaj. Dobra, to też jeszcze bym sprzedał. Masz u tego garda oddać coś? Tego? Czekaj, utknąłem na sprzedawaniu. Aha. Już czego nie? Jakiego garda? Tego tam przy płotku. A, tak. Securisa świeci mi się nad głową jakaś taka niebieska gwiazdka. Dobra, to oddaj sobie. Jop! I minimalnie ponad jedną kratkę potrzebuję jeszcze, żeby ten przelewać. To mamy jeszcze jeden do oddania, prawda? Tak, Crash the Crushers. Albo nawet dwa? Tak. Oprócz Crash the Combat Preparation. Nie wiem, czy on jest skończony, czy nie. Tell Sariner Quat Letum Sed. Tu masz do oddania? Miermakowi? Chyba nie. Nie. Nie? To są te, których nie mogłem wziąć, bo za niski levelem. Aha. To w wiosce masz coś jeszcze do oddania? Nie świeci mi się w wiosce. Świeci mi się jedno na prawo od Red Lava Cliff. Jakaś tam Crash the Crushers. Aha. I świeci mi się coś, czekaj, Combat Preparations. Nie wiem, gdzie mi się świeci Combat Preparations, nie świeci mi się nigdzie. Okej, bo wiesz co zrobiłeś ostatnio? Z tym drzewem, co byliśmy na tym klifie, nie? Mhm, tym płonącym, tak? Oczywiście nie kliknąłeś sobie dalej questa, żeby go oddać, ten Crash the Crushers, bo miałeś go oddać u niego, on się nazywał Magini. Nie pamiętam. Tak, to sobie zobacz filmik. Demet! Ten brak profesjonalizmu. Kliknąłeś na tego questa, dałeś drugi dialog, ale już trzeciego nie, bo zamknąłeś. I nie wiem, gdzie to jest i ten Magini, a świeci ci się, masz go zmarkowanego i pisze ci na ekranie Magini, że ma na imię, ale ja nie wiem, gdzie jest ten Magini, no. Oj tam, no. Najlepszym się zdarza. To co dopiero Magini. Najgorszym. Jak można było drzewo nazwać Magini, przepraszam? Magini czy Magni, jakoś było tam, no. No, dobra, nie. Musimy tam wrócić teraz, no. Jest bulwers z mojej strony. Na piechotę, tak? Inaczej się nie da. Nie, da się, do Desert Garnizonu polećmy i potem, chyba że nie, czekaj, będzie szybciej, chyba na piechotę. No, też mi się wydaje, tak na oko. Tak, mówisz? No dobra, to nie będziemy latać, chodź. Lecimy. Przejdziemy się. Znaczy biegniemy. Przebiegniemy się, co tam. I potem ja oglądam, to mówię, kurde, dobra, świetnie, no, ma przed sobą i nie widzi. Ja wiesz, w danym momencie to też wszystkiego nie skojarzę, nie, no, o czym pewnie, mówisz. Tak. Za dużo tego. I tych dziwnych nazw. O, mam nowy skill, czekaj. Uuu, fajny buff. Ja biorę, biegnę przed siebie, bo mnie wilki ten. Tak, dobra. Podgryzają. Kurde, fajny ty.
Czyli teraz w lewo, ok. Muszę sobie kurczaka przestawić. Poczułem się trochę opuszczony. Ssh. A tu jest ciemniej. O, cię gonię. Asmodian God in I. J-I-I. No dobrze, to ty biegnij, bo ja tam już nie mam tego zaznaczonego na mapie, nie wiem dokładnie w którą stronę, także... Czekaj, teraz w sumie obojętne, możemy lecieć tędy, tak czy siak te ścieżki się tam schodzą. Tutaj? Czekaj, to jest ścieżka, nie, wydaje mi się, że ta bardziej... A! Czemu siadłem? Nie, tam w prawo. Gdzie jest tamta w prawo? Tutaj ona jest? A, to jest taka jakaś faktycznie. Nie, nie ta. Bardziej w prawo musi być jakaś. Gdzie ona jest? Nie widzę jej. Jestem zagubiony! Zagubiony jestem! Tak. Poruszenie się po mapie by Wizu. Level expert. No, wiesz. To nic nie będę mówił, ale jak się urodziłem, to wymyślili GPS, nie? Okej, okay, nie aż tak na skróty, rozumiem. Tam jest lawa. Czekaj, nie oglądaj się za siebie. Biegnij! Nie! O Boże. Nie. Ha. Oj, tam chyba jest. To czekaj, jakby to ominąć? Magni. No serio? Tak się drzewo nazywasz? Naprawdę? Okej. Okay. Tu od niego coś. O, jest ten level. Oha. A coś od niego mam jeszcze tutaj teraz. Wyskoczyło mi jeszcze coś, ale nie ten. Nie mogę tego zatwierdzić ani wybrać. Nie wiem, mi się świeci u niego quest Morheim Agonii. A tobie? Morheim Agonii, tak. No. Akcept. Dobra. Okej. Okej. Ale jakiegoś krafta jeszcze dostałem, nie wiem skąd. No dobra. Dobra, jest 1/5. Wow, skąd to się wzięło? Nie zauważyłem tego nawet. Widzisz, i dzięki temu robimy jakiegoś questa, którego nie miałaś. To po to wszystko było. Tak jest. I tej wersji się będę trzymał. Dobrze. Kurczę, jakbyśmy wzięli kubek wody ze sobą, można by to postawić nad lawę, wymoczyć twojego stawa i byłby napar z tego. Herbatkę ziołową. Tak, nie wiem co to jest, dziurawiec? Jako, że ma dziurę w górnej części stawa? Okej, okay. Jest jeszcze 5. Jeszcze... Petra, coś tam. Petra, Hulk! Hulk smash!
Nie! Czekaj, moment. Nie, przyspieszamy. Te nie, nie, gdzie, co ty. Ale idź się, nie zatrzymuj się. O, jest. Jeden na pięć. Te głupie golemy są wszędzie tutaj, wszędzie. No, niestety. A, to jeszcze żyje, ten Petra Hulk. Najwyraźniej. Już myślałem, że się dobiło i się nie dobiło. Jak ten odkurzacz podnoszę wszystkie te śmieci, a się później dziwię, że mam zapchany ten. 3 na 5 jest. Ua! Tych idzie tam. Zginie przy okazji. Co? Dobra, a jeden jeszcze. Mi bały niepotrzebne. Raczej. Też ostatnio pisał, że powinienem się zainteresować kanonem, bo tą klasą się gra zmieniając bronię. Ja wiem, zmieniam bronię, jak mi coś wydropi. Okej, to było suche. To było tak suche, że się zakrztusiłaś. Oni chcą z ciebie zrobić nie wiem co, no dajcie spokój. Progracza, ej, to nie o to chodzi, żebym ja był pro, to wtedy nie będzie w ogóle zabawne. Nie będę ginął na białych mobach. Nie kumają w ogóle naszego stylu. Tak, koncepcja. Czekaj, Petra Halki, to miało być, co? Jakbyśmy chcieli być z tobą pro tutaj, to byśmy nie grali raz na tydzień, nie nagrywali tego wszystkiego, nie? No tak, troszkę. No. Okej, okay, jak dla mnie gotowe. To jest... Gotowe. Tak, poradziliśmy sobie z tym jak profesjonaliści. Zostawiliśmy za sobą szereg trupów. Tak jest. No i robimy w ogóle niebieskie questy, jasne, więc... Jest fajnie! Tak. Wesoło, zabawnie, o to chodzi, a nie. Nie! To znaczy tak! Tak, biegnij! A nie ciągle jakaś tam spina, o tu muszę, bo muszę, to kontrakt podpisałam, czy grę gram? Cyrografę. No. Nie, to mi się... Tak śmiać chcę, bo znam jednego człowieka, który tak się graniem zajmuje bardziej zawodowo i musi wspominać o tym, jaką ma myszkę, bo go sponsorują od firmy Zbyszką i wiesz, to na tej zasadzie wygląda, kontrakt wchodzi do danej gry, więc musi wspominać o tym i o tym i ma przylepione na monitorze, jak ja mam takie karteczki przylepiane z na przykład z notatkami, akurat mi się skończyły, więc nie mogę nawet pokazać. I sobie rzucam, jak mam coś napisać, czy zrobić jakąś grafikę, to sobie przylepiam gdzieś do klawiatury, żeby potem pamiętać, jak wrócę do domu. Zmęczony. To koleś ma takie karteczki do danej gry, że w tej grze musisz wspomnieć o tym i o tym. W tej grze musisz wspomnieć o tym i o tym. Nie? I tak, jak jestem u niego, to tak patrzę i... ty naprawdę musisz wspominać, że masz nakładki, jak masz pada, poczekaj, pokażę do nagrania, to będziesz wiedziała, o co chodzi później do nagrania. Masz pada od, w moim wypadku od Xboxa i masz gałki analogowe takie. To on ma nakładki na to, żeby mu palce inaczej leżały i musi wspominać, jakiej firmy i który model ma. To po prostu dla mnie był szczyt. No dobra, nie. Nie będę mówił więcej, bo się ludzie mogą kapnąć, co prawda niekoniecznie, bo on nie jest jakiś mega popularny, przynajmniej w Polsce, ale mogą się i tak kapnąć, więc więcej nie będę mówił, ale... Dobra. Odnowiły ci się teleporty na mapce, myślę? Pewnie tak, czekaj, ja tu miałem oddać tego questa, tak? No, nie oddałeś jeszcze! Nie, gadałem i nie jestem pewien, chyba oddałem, bo nie mam nic u niego. Ale dobra. Zgubiłem wątek podczas gadania. Mam lecieć na Alcik Village, czy...? Czekaj. Teleporty na mapce ci się odnowiły, tak? Na to wygląda. No to na Slag Burwalka idziemy i tam, co ci się świeci, ten
Combat Preparation, tak? Sari, Ninerk, idziemy tak, tam. Tak, tam tak. Tam idziemy teraz. Się tepam się. Tepamy się. A się kawa skończyła. Ale i tak długo wytrzymała. Ostatni łyk był taki zimny, że... Kurde, zaciągnąłem muł z ostatnim łukiem. Nie, to... Fuj. Nie, akurat, bo znajoma... Jestem przyzwyczajony do tego, że jak robię kawę, to w takim też włoskim zaparzaczu, taka kawa ten, nie? Że nie ma żadnych fusów, tylko jak ją źle wymieszam, to na dole jest troszkę ciemniejsza. No, no standard, nie? No jak źle wymieszasz herbatę, to ci na dnie leży cukier, nie? Na tej zasadzie. I znajoma mi zrobiła taką kawę, jak to ona mówi, plujkę, tak, tak na to ludzie mówią. No po prostu wsypujesz kawę i zalewasz wrzątkiem. O. I wziąłem takiego porządnego ostatniego łyka, nie wiedząc, że na dole coś leży. Później miałem mak między zębami. Czy tu się pojawia niewidzialny most? Nie, tu się latało, okej. Okay. Jo. Nie wiem, skąd mi się wziął niewidzialny most, ale też jest fajnie. Teraz tak, gdzie jest ten NPC? Tutaj, tutaj. Czekaj, mam... Lecę za tobą na ślepo. Tak, ale ja nie wiem, gdzie jest ten NPC. To powinien być, a go nie ma. Czekaj, Kom. Mi pokazuje, że tutaj gdzieś? Ja może wyląduję i się rozejrzę. Nie, dalej nad tobą chyba. A nie, on się pojawia tylko w nocy. Tak? Tu, gdzie jestem ja, tylko że pojawia się tylko w nocy. No. Okay. A do nocy mamy jeszcze trochę w grze. Dopiero czwarta w game time. No. Ty mnie widzisz, gdzie ja jestem? Tak, gdzie tak, ty tak. Jesteś pode mną. Skacze ci po głowie. To przez tego dmuchawca, no. Poszedł ten odcinek, to będzie szalony. Dramat. Jestem, to nam już chyba godzinę nagrania pacnęło w tym momencie. Z tymi, co mieli wbijać na nagranie? Miałem im powiedzieć, jak będę nagrywał. Pozdrowienia dla Lisów, cześć! No. Dori mi właśnie przypomniała, że miałem dać wam znać, że nagrywamy i żebyście mogli być ten i złożyć gildię porządnie i w ogóle ten. No to w przyszłym tygodniu w niedzielę się widzimy. Taki był plan, tak. I będę pamiętał o tym napisać, żebyście się mogli przygotować, że sobota, nie wiem, 9:30 gdzieś tak, siadam. Niedziela. Niedziela, 9:30, siadam, nagrywam. Czekaj, jak im powiem sobota, przyjdą w sobotę, mnie nie będzie, będziemy mogli w niedzielę spokojnie nagrywać. Trzymajmy się tego. Dobra, to co? Zabijamy odcinek i ten, tak? No, może pójdziemy ci kupić ten teges, no, ubranko nowe, ha? Od 36? No, a ile masz, powiedz mi, tych... Kinachów? Silver coinów, nie, silver coinów ile masz? Jak cię sprawdzę silver coiny? Otwórz tą dodatkową kostkę. Mhm. A jest, 108. 108, no to... To nie idziemy. Nie, no prawie cały kupisz, czekaj. O, dupa. Tego się nie da. Nie, już mi minął chyba ten gold pack, cholera jasna, be. No, 108, coś tam kupisz przynajmniej. Jakieś parę partów. Dobra, to może... Chodź. Idziemy jednak teraz? No, zobaczymy szybciutko, chodź. Nie no, musisz, bo jak cię zostawię, to potem, wiesz, no, będziesz latał następne 5 leveli w jakichś szmatach. No coś w tym jest. No. To tylko gany muszę sobie zostawić, bo mam zbustowane. Więc żal by mi było je teraz ten. O tak, gany zostawiaj, gany masz jeszcze dobre, co ty. Ubranie tylko, bo ubranie masz jakieś tam niebieskie czy coś, nie? No, jakiś krab. No.
Czy z krolem? Czy nie, nie, można? Biegniemy tutaj do tego kampika tutaj, o. Tutaj. Aha, że to tu się da zrobić. No, tu się kupuje. Tu jest taniej niż w mieście. O! To nie tak specjalnie? Tego. Mhm. Okej. Okay. Tak, armor. Armor, tak. I co ja mam brać? Masz brać te drugie latery z Magic Boostem, co są na końcu, na trzeciej stronie. Armor, trzecia strona, trzecia zakładka, trzecia strona. Druga zakładka, tak. Trzecia strona, no. Level low high? Tak, okej. Okay. I mam brać te, co są z Magic Boostem. Od czego zaczynać? Czy to nie ma znaczenia? Lecieć po kolei? Znaczy, wiesz co? Spróbuj sobie wziąć, patrz, co masz najgorsze w tej chwili na przykład. Nie wiem, które party masz najgorsze. Wszystkie na czerwono, które ci pokazują na przykład. Aha. Okej, okay, klata prawie wszystko na czerwono, rękawice prawie wszystko na czerwono, na ramy prawie wszystko na czerwono, prawie wszystko na czerwono, prawie wszystko na... Nie ma znaczenia, wygląda na to. Czekaj. Że wszystko mi się wyświetla na, brutalnie na czerwono. Oprócz ostatniego, no na dole, Enmity Boost mam w każdej... To na razie sobie weź rękawiczki na ramy i buty. Rękawiczki... Na ramy i buty. Tak, wszystkie z Magic Boostem, prawda? Tak. Magic na plus Boost, Magic Boost. No. Tak, plus 13 buty, plus 12 na ramy, plus 18 rękawice. Jak plus 13? Buty mają plus 18 Magic Boosta, na tak. Ramy mają plus 12. Tak. Nie, plus 18 też Magic Boosta, bo Magic Resista ma. A, tak, 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 Magic Attack patrzyłem. Magic Boosta plus tak. 18 i... I plus 18, no, tak, dobra. Tak, tak, tak. Czyli ten... Nie na to patrzę. Wydasz 87. Tak. No, a resztę możemy dokupić następnym razem. Nawet tutaj możemy się wylogować. I po prostu sobie zmień teraz, a resztę tego. Możesz sprzedać te, co masz z tyłu General Goodsa, a następnym razem jakoś spróbuję ci przesłać z drugiego tego konta, tam gdzie mogę przesyłać więcej tych coinów, żeś sobie dokupił i spodnie i klatę. I teraz nie wiem, jak to moja nowa zbroja wygląda, bo mam skina. Brzydko wygląda, i tak skina będziesz nosił. No pewnie, że tak. Chyba, że dorwę jeszcze jakiegoś innego śmiechowego skina, ale to się prędko nie zdarzy. Co będzie następne? Święto Dziękczynienia było, Halloween było. Walentynki będą, a, no może tak. Jakiś event teraz. Coś oprócz walentynek jest tutaj jeszcze dużego w tym okresie? Wakacje następne dopiero będą. No. Chyba. No, a święta wielkanocne to nie robią za bardzo. W większości jakieś tam wiosenne eventy czasami były, jakieś tam, że wiosna, że bla bla, że coś tam może być, coś może wiosennego. Będzie jakiś okazyjny ze względu na ten pasz, zmianę wyglądu i tak dalej, bo czasem no, robią, ale... No, też zobaczymy, no. W lutym coś na pewno będą robić, a później to pewnie za 2-3 miesiące będzie pusto. Będzie sucho. Ale to też zależy od gry. W niektórych grach przez parę lat jest sucho. Nie, no bo oni się starają, cały czas coś tam dają, no. Zależy co jak idzie, no bo teraz to wiesz, będzie ogólnie merge'owanie tych drugich serwerów, nie? Będzie łączenie ich. Nasz zostaje tak jak jest, bo ma dużą populację, ale te, tak jak teraz jest 12 serwerów, to będzie 6, nie? No, czy 5. No, anglojęzyczne razem, francuskie razem, niemieckie razem, no, tak? No, tak jakoś tam, czy nawet trochę wymieszali ich tam, no po prostu zmieniają to, żeby je, żeby jakoś lepiej tych graczy było więcej na razem, no nie? Bo... No, plus technologia poszła do przodu, mogą teraz serwery więcej graczy utrzymać, taniej nawet. No, no i to właśnie teraz na dniach to robią, chyba właśnie w tą środę będą to robić, mi się wydaje. I tego, i później na koniec lutego pewnie będzie znowu 4.9 ten kolejny update z tym Abyssem, nie? Także musimy w następne 2-3 odcinki jeszcze do Abyssa skoczyć tam, do tego Kora, żeby to było... No. Żeby nie było brutalnie. Tak.
No, także myślę, następny odcinek ogarniemy ci do końca ten armor i pójdziemy zobaczyć właśnie ten abyss, jakieś kampanie tam pokończymy i tak. Yes, jestem za. No. Dobra, to co? To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję, mój Mohamed też. Nie! Yeah. Czekaj. Pokażę, jak on jest dziabnięty. A, teraz uciekł. O, tu jest. Jak widzicie, o. Tu, od tej strony jest zdziabany. Jak na samym początku, jak się zalogowała, to trzepnęła mnie, że się spóźniłem w głowę i tak zostało. Widzicie, tu na łysinie też mi odpadły włosy, to w tym miejscu się one zetknęły. Moja głowa bardziej ucierpiała niż latawiec, ale jest dobrze. To był chawiec, nie latawiec. No, selfie stick, no. To zamiast miecza mogliby selfie stick tu zrobić. Z takim telefonem, nie Nokią, to jeszcze w ogóle młot może być wtedy. Motora? Po napisach zobaczycie fajnego misiaczka. O właśnie, po napisach mamy nagrane. Jesteśmy przygotowani. Dobra. Ja ci dziękuję za to, że byłaś. Wam dziękuję za uwagę i hej! Hej! Jaj! Zobaczcie, co ona ma! To jest nie... Już pomijam, że ma różowy ogon, to skrajna perwersja, ale... Smocze okulary! Pasto! Ale się fajnie światło na łusce odbija. Czekaj, pamiętam, jak się ten efekt nazywa w grafice? Bump mapping, o! O! Taka słodka jestem po boku. Miałaś futro na ogonie smoczym. I mój ogon faluje. Czekaj. Stawię się tak, żeby widzieć. A! Nie biegać! Stać! Okej. Ty jesteś minimalnie wyższa. I usy, i ogon, i takie luzowe. I ustaliliśmy, że pcheł nie ma. Pcheły się nie łapią. Nie łapią, pielęgnacja codzienna jest. Wyczesuję i w ogóle. Tak, myjesz w krwi, czekaj, jak oni się nazywali? Ci biali? Eliosi, czy? Dlatego taki ładny różowy kolor? Tak. Słodziak. Straszna. Super. Yeah!